Witam wszystkich z tej strony, pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Polska Wieś. Na samym wstępie 200 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii. A ja sobie przyjechałem na naszą łąkę, bo trzeba zacząć zbierać siano powoli. Dzisiaj sobie pograbię i w następnym odcinku sobie sprasujemy. No już jest, no można powiedzieć, że idealny, jeszcze sobie przesnie z pół godziny i już będzie całkiem cud. Czekajcie, muszę tutaj wszystko po... No i też wam zaraz powiem, dlaczego nie było odcinka o godzinie, nie wiem, na przykład 8 albo 9, tylko jest dopiero teraz o 17 czy tam 18, ale bliżej 19 bardziej. A to dlatego, że ja te odcinki nagrywam tak jakby nie na zapas, tylko nagrywam wtedy, jak bijecie łapki. A łapki wbiliście teoretycznie wczoraj w nocy. Ale myślałem, że dzisiaj będę miał taki, wiecie, luźniejszy dzień. I trochę to zlekceważyłem. Myślałem, że sobie dzisiaj nagram jeszcze na luzie, do tej 8. A okazało się, że no praktycznie... może nie z samego rana, ale wstałem o 10, bo też mnie nikt nie obudził. I od razu pojechaliśmy talerzować, znaczy no ja pojechałem. I wróciłem do domu właśnie, nie wiem, z pół godzinki temu. Tylko sobie ogarnąłem wszystkie rzeczy i tak dalej, przygotowywałem post save'a i nagrywam, więc no przepraszam. Też jakbym talerzował jeden raz, to by było szybciej. A miałem śmieszną awarię na polu, bo wpięliśmy bolec i ten bolec był taki, wiecie, niby nie powinien wypaść, ale tylko na styk siedział. No i niestety wypadł, dzięki Bogu, że na polu. Ja wyłączam, dlatego że... Wiecie co, boję się, że mogę sobie zęby pokrzywić. Ła, stój. Teraz się wpakowałem. Człowiek najszybciej. Dlaczego trąbisz? Ty, to Tomenda. Ze skupu. Ja do niego zboże oddaję, on na mnie trąbi. No i ten bolec mi, bo to bolec cięgna był, wypadł. Na polu, jak tam przy właśnie talerzowaniu, jak poprzeczniak robiłem. No i się trochę ten, bo musiałem dzwonić do taty, żeby przyjechał i żeby mi przywiózł. No ale już przywiózł taki porządny, więc teraz na pewno nie wypadnie. Ale ogólnie to... No, ciekawie było. Tak samo talerzowałem to dwa razy, bo to było takie... Taka łąka kilkuletnia, zaorana na jesień. Teraz był obornik dany i zatalerzowana połowę zatalerzowałem wcześniej. I musiałem jeździć dwójko, no bo trójko ciągnik może by sobie dał radę, ale co by mnie wytrząchało, to moje. Więc jeździłem sobie dwójką ten pierwszy raz, talerzowałem pierwszy raz, to się trochę wyrównało i jeszcze poprawiłem teraz trójką. No i jeszcze w sumie można by było zraz tam przejechać, też by całkiem było idealnie, ale doszliśmy do wniosku, że po prostu po siebie to zabronujemy. I tyle. Ale tak. Powoli wiosna. Na razie jeszcze nic nie udało mi się nagrać, ale myślę, że jest to bliższe niż dalsze. Sorry, że wyjeżdżam na ulicę, ale no troszkę jeżdżą, ale po prostu nie chcę robić tego za główkę, bo później to się źle prasuje. Wolę sobie tego. Czekajcie, włączę sobie nawet. Z grabiarką można do tyłu. Z grabiarki jest nowym nabytkiem, ma tylko 5 lat chyba, więc jeszcze w miarę nowy. Chyba najmłodszy z całego gospodarstwa. Kupiłem sobie, no bo jednak przy tych krowach nie ma co się męczyć. I herkiem, szczególnie, że tutaj na tych górach to on strasznie uciekał. Tak jak właśnie gdzieś górzysta łąka i tylko się człowiek denerwował. A tak to jest w miarę dobrze. Tutaj od kamienia sobie odgrabię. No, tak objadę. Nagrywam dość na szybko, dlatego że no właśnie chcę dla was wrzucić, a jest godzina 18. Nie wiem, czy na początku odcinka nie powiedziałem, że wrzucę na 17 albo na 18. Powiedział mi, że wrzucę na 18 lub 19. Już raczej się w czasie nie cofnę. Ale chciałbym jeszcze na 18, 20, 30 wrzucić dla was. Dlatego szybko pracujemy, żeby się wyrobić. Chciałbym jeszcze się i lighta palić, może, chyba, ale się ogarnie.
Ogólnie właśnie warto śledzić kanał, bo może będę zaczynał z live'ami, jeżeli internet pozwoli. Czekajcie, zrobię tak. Żeby no nie wyjeżdżać na ten, bo napiszecie mi, że nie powinno się. No teoretycznie w sumie tak, bo na asfaltówkę trochę stara. Jakby to polna była, to już tak. Już jedną łąkę sobie poza odcinkiem pograbiłem, bo sobie właśnie wczoraj grałem, żeby przygotować miniaturki i tak dalej. Przeczułem chyba, że dzisiaj czasu nie będę miał, ale już wczoraj nie chciało mi się nagrywać, byłem zmęczony. Szczególnie lajta wczoraj robiliśmy, więc tak jak mówię, warto obserwować kanał, bo light był robiony fest. Tutaj mogę jeździć do tyłu, bo to jest taka, wiecie, zgrobiarka. Że nią można i do tyłu jeździć, i się nic nie stanie. Ale dobra. Nie wiem, ile mam odcinka, ale jeszcze sobie myślę, że przejadę na te pole koło domu i nie wiem, czy skończę, czy nie. Pewnie nie, zacznę przynajmniej. Ale patrzcie, jak to pięknie wygląda. Sionokosu smak to jednak była chyba jedzenie tych. Zawsze u mnie przynajmniej była taka postawa. Ja sobie brałem jakoś tam mielonkę czy coś tego typu. Tata brał sobie kaszankę i zawsze na tych łąkach się jadło. To jedzenie w ogóle inaczej smakuje. Chyba ktoś ma na Sionokosach właśnie, że wiecie, wyjeżdżało się może, no czasami nawet rano. Wyjeżdżało się rano, wracało się tam koło godziny 18-19. Czyli jak 10 godzin na polu jesteś. Niby nie tak dużo. Znaczy czasami więcej niż 10. Czasami o 6, 7, ale ja to nie lubiłem rano wstawać. Chociaż wiedziałem, że jak rano wstanę, to. Czekajcie. Nie będę sobie tego składał, tylko złożę ten boczek i podniosę, bo jeszcze widzicie, tutaj mogę rozłożyć, ale już nie chce mi się. Daruję sobie to. Tyle co przejechać, to wiecie, nic mi się tutaj nie stanie z podnośnikiem. Dobra. No trzeba zbierać, bo boję się tego deszczu, że w następnym tygodniu ma padać. Ale to myślę, że się jeszcze na spokojnie wyrobię, dobra. Dobra, dam radę. Lecimy sobie. Czekajcie, żebym nie zahaczył. Bo niektórzy to nie patrzą, jadą. Dobra. Okej. Tutaj chyba sobie będę dookoła jeździł. Bo tam wiecie, jak jest. Czekajcie, sorry, bo czy nie jestem obeznany w tym. Dobra, uruchomiłem w końcu. Coś wałkę nie mogę włączyć. Ale już działa, już działa. Z tym, z tego co wiem, można dość szybko jeździć. Pamiętam też takie wakacyjne wspomnienia, jak mamy w realu taki ten, wiecie, wicherek typowy. I jak co z tym nerwu trzeba było czasami tracić, to jedno. Ale pamiętam, że wiatr był spory. Na jednej łące wałki grabiliśmy, a te wałki odfruwały 10 metrów dalej. To też było denerwujące. I w jedną stronę było dobrze, a w drugą te wałki zwiewało. A no jakoś powoli. Teoretycznie tym też idzie przetrząsać, ale szczerze powiedziawszy, pajączek według mnie jest lepszy. Pajączek jakoś tak bardziej mi się do gustu przypadł do przewracania. No, tym też by dało radę i nie byłoby źle, ale pajączek był chyba pierwszy na gospodarstwie, a to kupiliśmy tak czysto stricte do zgrabiania i tego używamy, tak. Czasami właśnie też pożyczamy, pożycza to szwagier ode mnie, bo ma ten wicherek, ale czasami woli sobie tym. Właśnie też jak ma góry, to woli to ode mnie wziąć i się nie denerwować. O, czekajcie, wyrównam sobie. To jest dobre w tym, że właśnie można sobie cofnąć i o, wyrównać, a nie tak jak wichrze. Ale już sobie teraz odgrabię, bo te wałki będą za duże, jeszcze trasę zapcham. Dobra.
Wolę wyłączyć, bo czasami chyci i rozwala mi te wałki, a tak jak sobie wyłączy, to tylko najwyżej coś tam trochę przeciągnę. Tutaj będą takie większe wałeczki. Trasa będzie strzelać normalnie. Tu sobie wyjadę. Prasuję sobie tak na prosto. Dlatego, że to się... Znaczy prasuję, zgrabiam sobie na takie, wiecie, proste. Dlatego, że to się później lepiej prasuje. Tutaj sobie tak objadę. Żeby naprawdę te wałki nie były za duże, bo jak się przypia, to będzie lipa. Tutaj może jak się uda. Powiedzmy, że niech tak będzie. Teraz tu. Dobra. Mniejsza większość. Pograbię sobie resztę poza odcinkiem, a z wami się na razie żegnam. Elo! Pamiętajcie o łapkach i o subach. Cześć!